Dzień dobry. Dlaczego to pokazałem i dlaczego tak zrobiłem? A jeszcze zanim przejdę do tego, co mam przejść, to ja ostatnio chyba jak nagrywałem, to zapomniałem powiedzieć, żebyście mnie tam mogli łapknąć i subskrypcnąć i nie hejtnąć, nie? No, to wracając do tematu, bo to ważne jest, żeby tak powiedzieć. Ja o tym wiem, ale zapominam. Wracając do tematu, to chodzi o to, że wszystko się topi powoli już tak. No i w sumie nie wiem, czy to jest fajne, czy nie fajne. Zima mi nie przeszkadza. Szczególnie taka, jaka jest w tym roku. Bo naprawdę rewelacja. Śnieg, nie za dużo, nie za mało, mrozy były, także nie było chlapy, ale też znowu nie było skrajnie, jakieś kurde minus 50, że człowiek musiał w ekstremalnych warunkach jedne rajtuzy i długie spodnie, git, wystarczało. Całą zimę przechodziłem w takim stroju. I jest dobrze. Ale z drugiej strony, już gdzieś tam ta wiosna powoli mogłaby zawitać. Nie ukrywam, że chętnie bym siadł na rower, pojechał tu i tam, poruszał się w inny sposób niż tylko chodząc. Kulem sobie zagrał. Jednak te softy na sali, o których gdzieś tam na blogu można przeczytać, czy na Bookface'ie. Jak ktoś nie laknął Bookface'a, to niech nie ogląda dalej. Gdzieś tam te kule na sali, no to już to jest fajne, żeby przetrwać zimę, żeby coś robić, żeby nie dziczeć tylko w krzakach i w domu. Ale jednak prawdziwa gra to się zaczyna dopiero na zewnątrz, gdy człowiek tak chwyci metal i tak i to później leci. No i na to już tak wszyscy miłośniki petanki czekają. Zobaczymy, może już się to powoli stopi, może już ta wiosna zawita. Myślałem, że trochę wcześniej, bo takie już sygnały były tutaj w przyrodzie, ale jednak gdzieś tam wróciła jeszcze na chwilę. Nie szkodzi, naprawdę, ja nie mam nic przeciwko temu. Nie należę raczej do marudnych osób. Znaczy jestem generalnie marudny bardzo, nie? Ale to tak. Nie żeby tam jakoś tak, że wszystko mi się nie podoba. Bo są tacy, którym się wszystko nie podoba. Nie podoba im się śnieg, nie podoba im się padający śnieg, topniejący śnieg, leżący śnieg, brak śniegu. Nie podoba im się ciepło, zimno, deszcz. Brak deszczu, przed deszczem, po deszczu. Nie podoba im się księżyc, słońce, gwiazdy są do dupy. Jak nie ma gwiazd, bo są chmury, to też jest do bani. No, to ja aż tak nie mam. A sobie tak lubię czasami ponarzekać, chyba tak bardziej dla jaj. To już jest bodajże 9 odcinek, no to zdążyliście się chyba zorientować, że mordka radosna, uśmiechnięta, Rafik, kurde, tryska energią. Pozytywną ma się rozumieć. Optymistą to bym siebie nie nazwał, nie. Ale również nie pesymistą. Raczej zawsze twierdzę, że staram się być realistą. Jakiś doły. No. Także zobaczymy, może się to stopi, może rowerek. Tylko jak ja będę fauloga na rowerze kręcił? To dopiero jest pytanie. Trzeba być jakiś system mocowania telefonu na gumowych takich na gumach od gaci rozpiąć taki stelaż, żeby była amortyzacja, żeby nie było tak. Pomyślimy. Fajnie by było. Dobra. To już nie będę was zanudzał, bo to za dużo to niezdrowo. Ja też nie lubię, jak ktoś pierdzieli przez 20 minut i nic z tego nie wynika. Zatem co? Uśmiech i cześć.